kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim holem zakupowym i ten, kto mnie śledzi na fanpage'u, już wie, znaczy wie, pytałam się Was po prostu, czy chcecie taki haul zakupowy. Ja już dawno nie kręciłam takich filmów z tego względu, że po prostu tych rzeczy tak dużo nie kupowałam. Nie były to rzeczy zbyt zaciekawe, bo to były zazwyczaj zwykłe, duże jakieś koszulki, podkoszulki, żeby mi po prostu w trakcie ciąży było wygodnie. Teraz już zaczęłam kupować takie ubrania, które no już są bardziej jakby fajniejsze i można troszeczkę poszaleć, bo już się w dużo rzeczy mieszczę po prostu. Więc dlatego chciałam wiedzieć, czy chcecie taki haul. Chcieliście, więc jest. Słuchajcie, dobra, zaczynamy, nie przedłużając. Pierwszą rzeczą, jaką sobie zakupiłam, jest to t-shirt. Taki zwykły t-shirt z New York Company. Tak jak widzicie, jest takim fajnym nadrukiem ze zdjęciem Nowego Jorku. Ja w ogóle w Nowym Jorku jestem zakochana w tym mieście, więc z tego względu ta koszulka mi się bardzo podobała. I mojemu mężowi również. I właśnie mi ją zakupił na zakupach, jak byliśmy. Koszulka jest, słuchajcie, ma taki fajny właśnie jakby literki z takiego brokatu niebieskiego, więc to też fajnie się dopasowuje do jednych moich takich niebieskich spodni, które możecie widzieć w jednej ze stylizacji na blogu. I koszulka chyba kosztowała około 20 dolarów, więc taki t-shirt. Następną rzeczą jest, słuchajcie, sukienka, która mi się bardzo spodobała. Sukienkę kupiłam w Marshallu. Jest to jakaś firma Bebe Bob, czy coś w tym stylu. Nic jakiegoś znanego, ale po prostu przez tą jakby ażurową górę bardzo mi się spodobała i przez ten limonkowy kolorek. Ona jest tutaj taka zwykła, krótka, jak widzicie, po środku ma gumkę w pasie, więc bardzo, bardzo fajnie wygląda. Można jakiś fajny pasek grubszy do niej założyć. I jest taka, wiecie, fajna, przewiewna, nie jest w niej jakoś, nie wiem, mi tutaj gorąco. Fajnie się prezentuje do różnych rodzajów butów. I sukienka, słuchajcie, kosztowała wcześniej 34 dolary, ale ja ją kupiłam za 19,99 w Marshallu, więc to taką rzecz. I do tego, słuchajcie, bardzo fajnie mi pasuje pasek, który został zakupiony też w New York Company. I pasek też był na promocji. On normalnie kosztował, słuchajcie, 26,95. Gdzie tyle bym po prostu za taki zwykły pasek, który wiem, że nie jest skórzany, bym nie dała. Ale on kosztował całe 7 dolarów, bo był przeceniony. I właśnie on bardzo fajnie, o jak widzicie, jeszcze nawet nie zdjęłam tego uchwytu ze sklepu. On bardzo fajnie pasuje mi właśnie do tej sukienki tutaj, żeby go przewiesić tutaj na tej gumeczce, żeby ją jakby zasłonić, więc to fajnie się prezentuje. Kolejną rzeczą, słuchajcie, która mi się bardzo spodobała, jest bardzo fajna z tego względu, że jest uniwersalna i w sumie tak szybko mi się nie znudzi. Są to, słuchajcie, spodnie, to są zwykłe takie rurki, troszeczkę takie właśnie elastyczne. Ja bardzo lubię takie spodnie nosić. Musiałam sobie chociaż jeden kupić rozmiarowo większe spodenki, bo jeszcze się w swoje przed porodem nie mieszczę. Chociaż jest parę par, w których się mieszczę, ale no niestety nie we wszystkie, więc musiałam sobie jakieś zwykłe takie jeansy do latania na co dzień zakupić. I co jest z nich, słuchajcie, fajnego? One są dwustronne. Tak, są dwustronne. Zaraz Wam szybko właśnie pokażę drugą stronę. I w sumie ja je zakupiłam właśnie po tej drugiej stronie. W sumie Marek je zauważył i też mu się bardzo właśnie spodobały. Bo są takie troszeczkę w stylu takiego rocka. I fajnie będą wyglądać do różnych takich wyższych butów. Jak widzicie, mają taką właśnie kratkę na takim właśnie wiśniowym kolorze.
I są, słuchajcie, właśnie, jeżeli mi się znudzi krateczka, to mogę wrócić sobie do zwykłych, klasycznych rurek granatowych. Więc to jest w nich takie fajne. Ja je też zakupiłam w Marshallu. Koszt tych spodenek to jakieś chyba $20, jakoś tak, z tego co pamiętam. Następną rzeczą jest, słuchajcie, w sumie dwa t-shirty, tylko że jeden t-shirt muszę chyba obejść, bo jednak jest na mnie troszeczkę za mały. Mogłabym poczekać, aż troszeczkę schudnę, ale no jakoś mi się wydaje, że jakoś mi się mniej podoba. Ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. Jest to ze sklepu Seed Trends. To jest taki zwykły sklep, można powiedzieć osiedlowy, tutaj koło nas. I bardzo są fajne rzeczy i są bardzo tanie przede wszystkim. I tak, właśnie jedną mam, jeden t-shirt, który mi się bardzo podoba, bo pozazdrościłam t-shirtu Radzi, który miała z pięknym orłem polskim. Ja znalazłam sobie taki zastępczy. Jest troszeczkę bardziej taki blinki i mi się właśnie to podoba i właśnie jakoś tak fajnie pasuje do tych moich nowych spodni. I słuchajcie, ten t-shirt kosztował 5,90, więc cena nie jest duża, a efekt mi się wydaje, że jest fajny. No i właśnie z tego samego sklepu mam właśnie drugi ten t-shirt, który, jak Wam wcześniej powiedziałam, chcę oddać, bo jest jednak na mnie troszeczkę za mały. On się prezentuje tak. Też mi się spodobały te właśnie nadruki takie, jak wiecie, ja lubię t-shirty. Lubię t-shirty z różnymi nadrukami i z takimi jeszcze zwłaszcza kamyczkami. I ten t-shirt kosztował $8. Też to nie jest jakaś cena po prostu gigantyczna, ale mówię, jest troszeczkę na mnie w biuście przymały. Więc chyba go po prostu oddam. A jakoś tak, aż tak bardzo mi się tak nie podoba, jak tamten z tym orłem. Okej, słuchajcie. I w tym samym sklepie są też rzeczy dla dzieci. No i ja oczywiście zawsze, jak jestem w każdym sklepie, no to też idę na ten dział dziecięcy. I po prostu znalazłam przecudowne skarpeteczki dla Wiktorii. Nie mogłam się po prostu oprzeć, są przecudowne, prześliczne. W ogóle są bardzo ładnie zapakowane w przezroczyste pudełko. I tutaj jest taka kokardka, którą, słuchajcie, można odwiązać i później, jak Wiktoria starsza będzie miała dłuższe włoski, można jej fajnie we włoski to wpiąć. Ja Wam pokażę te skarpetki, bo one są po prostu przecudowne, bo żeśmy wczoraj właśnie byli na takich pierwszych, na takiej pierwszej imprezie Wiktorii, na urodzinach u jej koleżanki nowej, zapoznanej. Właśnie potrzebowałam jakichś fajnych skarpetek do sukienki, a jeszcze Wiktoria nie nosi zbytnio bucików. Tam mamy w sumie takie malutkie buciki, ale te butki są wszystkie dobre na długość, ale są za szerokie, one jej spadają, te buty. A tutaj te skarpetki mają fajne rozwiązanie, jak widzicie, że właśnie mają tak jakby na skarpetce narysowane a la butki, więc to bardzo fajnie wygląda. Do tego jest bardzo fajna taka falbaneczka, ale ona, słuchajcie, w żaden sposób jej tam nie uwiera, więc się o to nie martwcie. I właśnie jakby drugie są też w tej podobnej kolorystyce, ale do tego jeszcze mam tutaj przepiękną kokardeczkę i właśnie różowe falbanki tym razem. Więc skarpeteczki są super, troszeczkę są jeszcze na nią za duże, ale spokojnie już na niej się ładnie trzymają, więc teraz po prostu na okrągło będę jeszcze zostawiałam pudełko, bo jednak na razie miałam tylko jedną parę na sobie to raz, więc się nawet nie zdążyło jeszcze pobrudzić. Ale chyba teraz na okrągło po prostu będę jej prała i będzie chodzić w tych skarpetkach, bo mi się strasznie podobają. I następnym sklepem, który żeśmy odwiedzili, który ja w sumie odwiedzałam bardzo często, jest Target. To jest taki zwykły supermarket, znaczy taki większy troszeczkę. Tam można zakupić właśnie wszystkie produkty spożywcze, jak i produkty takie do użytku domowego, łącznie z meblami, z dekoracjami, jak również ciuchy, kosmetyki,
można tam zakupić. Czyli mówię, taki duży supermarket. No i w tym właśnie supermarkecie, słuchajcie, dorwałam kieckę. W sumie bardzo szybko, nawet jej nie mierzyłam, bo jak zobaczyłam cenę, to stwierdziłam, że spokojnie jest po prostu sukienka warta tej swojej ceny. Zresztą jest tak, że ta sukienka, słuchajcie, ona, jakby to powiedzieć, była jeszcze na promocji i tu jest tak w Stanach fajnie, że ma się jednak ten długi, długi czas, żeby nawet się zastanowić w domu i zawsze można wszystko oddać, więc tutaj nie ma z tym problemu. To jest taka sukienka, jak widzicie, ona ma tutaj bardzo fajny kołnierzyk. Jest tutaj rozpinana właśnie, tak jak koszula. Tu jest oczywiście znowu na gumeczkę. I do tego jest właśnie taki jeszcze pasek dodany. I tu jest taka krótka, fajna. Pewnie ją niedługo będziecie widzieć w jakiejś stylizacji, bo mi się po prostu bardzo podoba. Ale co jest jeszcze w niej fajnego? Ona jest z takiego materiału przezroczystego, ale ona ma tu jeszcze, słuchajcie, pod spodem normalnie taką haleczkę. I tą haleczkę mogę sobie użyć do jakichś innych po prostu właśnie prześwitujących bluzek, gdzie albo sukienek, gdzie właśnie bardzo często potrzebuję takiej haleczki. A tutaj już właśnie mam i halkę, i pasek, i sukienkę, słuchajcie, za cenę 7,48. Ja tu zdzierałam ceny, patrzyłam, 25 dolarów, później ją przeceni na 12, a teraz właśnie ją już kupiłam za 7,48. Więc sądzę, że sukienka jest super. Jeszcze były kolory, słuchajcie, takiego mocnego kobaltu, takiego niebieskiego, takiego nie bardzo lubię ten kolor, nie wiem, czy to jest kobalt, jeśli już tych kolory po prostu mieszają, taki chabrowy kolor i taki kolor miętowy. Ale stwierdziłam tak, to był rozmiar M-ka, więc teraz wolę, lepiej się czuję w rozmiarze M, a właśnie ten kolor, ten chabrowy był S-ka, a ten miętowy, no był też mój rozmiar, ale stwierdziłam, że miętowy to już tak przechodzi trochę ten kolor, więc nie będę kupować. Chociaż za taką cenę to by można było wszystkie trzy kolory kupić. Ale to mi się jakoś najbardziej podoba. I w tym samym sklepie zakupiłam oczywiście jeszcze dla Malusiej, słuchajcie, dwie pary leginsików, bo jak wiecie, ja dużo rzeczy dostałam właśnie tutaj od sąsiadów, od znajomych, którym bardzo za to dziękuję, było to bardzo miłe. Dostałam bardzo dużo ubranek i ona naprawdę ma w czym chodzić, ale no wiecie, czasami po prostu ja się nie potrafię oprzeć i muszę jej coś kupić, ale właśnie wszystkie leginsy są dobre na nią na długość, a na szerokość są właśnie takie, no, za wielkie. I tutaj właśnie ja kupiłam też właśnie w tym Targecie, kupiłam takie leginsiki. One mają tutaj takie fajne kokardeczki, zwykłe takie, bo jednak jak my chodzimy po sklepach, to tutaj klimatyzacje są strasznie, strasznie podkręcają tą klimatyzację. Jest strasznie zima w tych sklepach, więc malutko po prostu w krótkich jakichś spodenkach albo nawet zwykłych body by jej było za zimno, więc ja ją ubieram w takie leginsiki zazwyczaj, jakąś bluzeczkę i sweterek i wtedy fajnie, fajnie to wygląda. Te kosztowały 5 dolarów, a te drugie 6. Te są takie bardziej brzoskwiniowe, tu są takie dwa guziczki. To słuchajcie wszystko, cały mój haul, duży nie był, ale już jakiś. Zapraszam Was do innych moich filmów, zapraszam na fanpage'a, na mojego bloga. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie, oczywiście, jeżeli chcecie. Okej, słuchajcie, ja się już z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, buziaki, do usłyszenia, pa!